Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną nanoleksik, a dokładnie pady, słuchaj. Będę chciał ci pokazać, jak wygląda sprawa z padami polerskimi od nanoleksa. Dostałem je od Jakuba. Mnie bardzo przypadły do gustu te dwa cieniutkie. Zresztą, jak śledzisz kanał, to widziałeś przy Skodzie, jak działałem właśnie pod lusterkami. Z tego względu, że pady wystają jeszcze poza obrys, jakieś prawie do centymetra poza obrys talerza, na przedłużce i naprawdę można, znaczy naprawdę można, idealnie się wypracowuje, jeżeli chodzi właśnie pod lusterkami. Ten jest typowo do cięcia. Ja już nim działałem, nie raz, nie dwa. I bardziej będę się chciał właśnie skupić na tej paście i tym padzie, słuchaj. Pasty tu mi zostało już niewiele. Fantastyczna pasta, uwielbiam ją. Z tym padem całkiem niezły temat. Widziałeś bałagan. No tu jest ostro. On jest zamulony, standardowo jak to w Audi, żeby jakoś się przemieszczać. Maska jest w sumie do malowania, słuchaj, tam co lepsze, żona jak go kupiliśmy mówi, słuchaj, ja zrobię ci zaprawki. I słuchajcie, wieście czym? Hybrydą. Tym, co się zakłada na pazurki, jak to śmiesznie wyglądało, jak żona kładła ten sprzęt, tam jest taki gruby sznyt, nawaliła, no i tam wystaje taki garb. Pewnie będę musiał go kiedyś papierem zjechać, ale tak czy tak, moim zdaniem butniki, a szczególnie zderzak przód jest do malowania, więc na razie bawię się, a kiedyś przyjdzie dzień, gdzie będę chciał sobie to polakierować. No dobra, słuchaj. Teraz tak, będę chciał po cięciu właśnie tym zestawem wjechać z polishingiem, tutaj z moim ulubionym Sonaxem 0406 i finish na Menzernie 3800. Może, jak będzie dużo czasu, będę chciał ci też pokazać tę pastę na padzie Rupesa, z tego co pamiętam, tak, Rupesa na DA. Ale to, mówię, to jak będzie dużo czasu. No dobra, ja zakładam GoPro i lecimy z bałaganem. No jestem, słuchaj. Mikrofibry, maszynen, nieśmiertelny, czołg, gumiaki i będziemy lecieć. I teraz tak, z reguły pastami impregnuje się pady. Tu przy nanoleksie, jak go zaimpregnujesz, gwarantuję ci, że rozrzut będziesz miał niesamowity. Pasta jest płynna i tutaj, przy tym sprzęcie, słuchaj, dajemy jej naprawdę niewiele. Wydajność tu jest z kosmosu. No dobra. No jest bałagan, no niesamowity. Ja cię nie mogę. Aż wezmę jeszcze aparat. Słuchaj, bo się nagrywa. I zobaczymy, czy uda mi się złapać z aparatu. O, nie nagrywa się. A miało się nagrywać. Kurczę, no ja widzę to. Z daleka w ogóle. Poczekaj. O. Zobacz, co się dzieje. Miało się nagrywać. Kurczę, no ja widzę to. Z daleka w ogóle. Poczekaj. O. Zobacz, co się dzieje. Pokazałem ci, jaki jest bałagan. Słuchaj, no jest ostro, jest ostro. I lecimy z tematem. Oj. Stoliczek na maszynę. Ja to zawsze lubię, nie lubię. Nienawidzę, jak ludzie kładą, kurczę, maszynę na podłogę, żeby nawet była sterylna. Dla mnie to jest podłoga. I teraz tak. Pyk. Słuchaj, raz, dwa, trzy,
4. Już. To jest wszystko przy tej paście. Oj, oj, oj. No dobra. Ustawię sobie. Pyk, pyk, pyk. Nie, jednak kabelek muszę z tej strony przełożyć, bo mnie wkurza. Wybacz. Wybacz, wybacz, wybacz. O, dobra. No i leży teraz tak. Pomyśl sobie, jakbym zaimpregnował jeszcze pada tą pastą. Byłaby masakra. Zobacz, jak ona się pięknie układa. Coś niebywałego. Oczywiście docisk na tyle, na ile maszyna dociska. Nie ma sensu się tutaj kłaść na maszynie, to jest bzdura totalna. No dobra, i lecimy. 900. Lubi ta pasta wysokie obroty. No tu przy rancie musimy uważać, żeby dojechać tylko i wyłącznie, to jest czołem pada i to jest wszystko. Nie wjeżdżamy na to załamanie. Jeżeli maszyna ci gdzieś ucieka, to sobie ją rotujesz. Tak, żebyś czuł, że ci ciągnie, żebyś z nią nie walczył. Dwieście obrotów, lekki docisk i lecimy. Zobacz, jak ona się prowadzi. Fenomenalnie. Układa się jak złoto. Trochę hałasuje, ja wiem, ale co zrobić? Teraz dopiero tnę. Prawie 1500 obrotów. Minimalny docisk, nie walczymy ani z maszyną, ani z padem. Ona zrobi swoje. Słyszałeś, jak się zagrzało? I zwiększamy. I 900. I oddaję paskę.
Teraz pozwalam sobie docisnąć. Jeszcze pasta jest. I jedziemy. 1300, 1200 obrotów. Jak zwalniam, to staram się delikatnie docisnąć, czyli mocniej tak naprawdę, żeby oddać pastę. Cały czas pasta jest, powoli się już wypracowuje. Długość pracy tą pastą to jest po prostu poezja. Odpuszczam docisk i teraz finish. Zobacz. Jeszcze mógłbym nią popracować. Ona jeszcze siedzi, zobacz. Jeszcze jest. Kurde, to jest niekończąca się historia. No, troszeczkę przygrzałem. Sprężone powietrze. Tu jakiś wżer. No maska strasznie pomalowana. Oczywiście nie brałem miernika, bo nie ma sensu z tego względu, że maska już była malowana ponownie. Ogólnie całość tu była malowana. Co fajnie przy tej paście, co mi się podoba, słuchaj, że ona jest, kładzie taki film fantastyczny, że widzisz tak naprawdę, ile jeszcze jest do wycięcia. I teraz tak, przejeżdżając tu, no, o połowę mniej. Jeszcze. Teraz sobie przeczyszczę, pada. I zbieramy pastę. Zobacz, bez problemu, bez żadnego problemu zbieranko.
bez oporu. No dobrze. Okej. I klasycznie wymywanko. Przy wymywaniu staraj się trzymać jeden kierunek, żeby ją cały czas zbierać, żeby sobie nie wracać, kurczę, z nią, no. Bo wiesz, takie jeżdżenie, kurczę, tu przeciągasz, wracasz, bez sensu. Lecisz w jedną stronę i... O, widać, gdzie cięte, a gdzie nie, zobacz. Widzisz to? Widać, co? Gdzie zebrane, a gdzie nie zebrane. No dobrze. Tu pamiętamy, że mamy, odstawiamy, to jest z tym, tu zakręcamy i patrzymy, na ile zmniejszył się bałagan, albo zwiększył. Dobra, ja sobie pozwolę najpierw, słuchaj, latarką inspekcyjną trochę dźwięku. O, co mi się właśnie podoba, słuchaj, w tej paście, co ja chciałem, latarkę, że tutaj, jeżeli się dobrze postarasz, wykończenie masz na bardzo wysokim levelu. No są delikatne holsy gdzieniegdzie, ale patrząc na to, co jest tu, a jak jest tu, no jest delikatny holsik. To mi się właśnie w tej paście podoba. Poczekaj. No dobra, słuchaj, biorę aparat, wyłączę światło i będę chciał ci, znaczy najpierw pokażę ci pod tymi lampami, które mi tutaj oświetlają, a później pokażę ci pod latarką inspekcyjną. No, łapostruść. Ale. No i złapał ostrość. No dobra, słuchaj. Nie wiem, jak ty to widzisz, kurde. O, właśnie. Zobacz, zostały tylko takie totalne grubasy, gdzie tutaj będzie pewnie potrzeba wjechać z futrem, bo to inaczej tego nie widzę. Później zaatakuje jeszcze ten tutaj skurczybyk. No dobra, ale spójrzmy tu. Okej. Bardzo ładnie. Najlepsze jest to, że tutaj wykończenie. Poczekaj. Daj mi jeszcze trochę. Kurczę, no nie mam jak ci tego złapać. No. O. Zostały tylko takie totalne grubasiska. Tutaj jest część zamaskowana. Najlepiej to było widać tutaj, kurczę. Dobra, wezmę latarkę inspekcyjną. Tak jak widzisz, to jest wykończenie. Tutaj mamy... Poczekaj. Dobrze. Tu już jesteśmy na tym, co pracowałem. I tu się zaczyna holo i burdel.
Kurczę, no ciężko jest to zobrazować. O, widzisz? Zobacz. To są takie hologramy, które powstały po tym cięciu. Tutaj praktycznie brak, tutaj odrobina. Wykończenie na tej paście jest fenomenalne. Naprawdę rewelacja. Tak jak widać, nie zostawia naprawdę dużego bałaganu. Wezmę teraz, słuchaj, jeszcze latarkę. Ja to. No dobra. Tak to wygląda, słuchaj. I tu już jesteśmy. Tu zaraz wjeżdżam z futrem. A później, jak już wytnę wszystko, pokażę Ci pośredni ten pad i finish. Ok, cięcie popełnione. Tak jak widziałeś, tutaj no nie wycięło. No nie jest to mistrz cięcia, jeżeli chodzi o cutting. Tamta gąbka z tamtą pastą. Zdecydowanie ta pasta woli futerko, na przykład Pruola. Dla mnie to połączenie jest bardzo fajne. Super się pracuje. Ta gąbka no nie lubi, tak, nie lubi wysokich temperatur. I cięcie też nie jest mistrzowskie. No, do miękkich lakierów będzie brzytwa. Ale najlepsze jest to w tym zestawie, że wykończenie jest, cięcie jest na może średnim poziomie, ale wykończenie jest na wysokim. Tutaj właśnie to cięcie do wykończenia jest bardzo fajnie wyważone i to mi się w tym zestawie podoba. No dobrze, słuchaj, kolejny dzień, musiałem sobie zrobić przerwę, bo kurczę, wróciłem z urlopu, tak mi brakowało ćwiczenia, biegania, wszystkiego, że kręgosłup szyjny odmówił mi posłuszeństwa. Tutaj jeszcze go dobiłem, także w sumie czuję się jak Terminator, ale dam radę. Popełniłem kilka kombinacji, tutaj wpadło futro Rupesa, wpadło futro Brighta, znaczy robiłem tutaj moją ulubioną, kochaną kombinacją, bo mam trzy takie kombinacje, gdzie one się sprawdzają na wszystkich lakierach i filmy o tym będą. No dobra, ale lecąc dalej. Pad pośredni, czyli polishing od Nanolexa i zastanawiałem się, czy kurczę brać Menzerne 2500, czy Sonaxa 0406 i pojadę Sonaxem. Mam tutaj tak, hologramy i tutaj kilka takich średniaczków i będę chciał właśnie je wyciąć. Czy mi się uda tym zestawem? Zobaczymy. Najpierw będę chciał Ci pokazać te rysy, które będę chciał usunąć, jeżeli aparat pozwoli mi na to, jeżeli to dobrze złapię, a później zakładam GoPro i lecę z tematem. No dobrze. Ciekawe, czy to widać. Mam nadzieję, że tak. Holsiki. Bardzo ładne, przyzwoite, jak to po cuttingu. Tu gdzieś miałem te rysy. O właśnie, gdzieś tu. Poczekaj. Czy uda mi się ją złapać, kurde. O, tutaj właśnie. Tu były takie troszeczkę większe. No ciężko jest ją złapać. O, tu, właśnie tu. No dobra, nie widzę, że aparat prawdopodobnie tego nie widzi. Ok, wezmę jeszcze ja to. No i tutaj powinno się ładnie pokazać. Dobra. O, tu jest taka rysa fajna. I są też fajne. No tutaj widać, że tu jest grubo takie. Naprawdę poważniejsze te rysy. Także pasta finiszowa mogłaby tego nie ruszyć. O, dobra. I zajmiemy się właśnie tą stroną maski, z której strony stałem. Tu jest największy taki bałaganik. Testowałem sobie super cięcie. Dobra, słuchaj. Ja biorę, zakładam GoPro i lecimy z tematem. Oklej. Gumiaczki. I lecimy z bałaganem. I tutaj podobnie. Pad jest tak, przybliżę sobie. O, pad jest tak cieniutki, że tu nie ma co impregnować tak naprawdę. Sonaxik, mistrz, pasta jest po prostu obłędna. No i tu mamy mnóstwo hologramów, a tutaj są takie grubsze rysy, także tę część postaram się pojechać i zobaczymy, co z tego wyniknie. Raz, dwa, trzy,
i 4. I na koniec strzał. Dobra. Okej. Kabel na siebie. I lecimy. Fantastycznie się układa ten pan. Dziewięć setek i lecimy. I tu rancik, zobacz jak on fajnie, to mi się podoba, on pięknie się kładzie przy rampach, zobacz, obłędnie. Do takich właśnie spraw jest idealny. Tysiąc sto, 1200, max 1300 i lecimy. W okolicach 1000.
Zobacz. Do zera wypracowane. Do zera. No dobrze. Fajnie się prowadzi tego pada z tego względu, że pomimo, że jest cieniutki, on daje taką fajną sztywność i bardzo równiutko leci. I tutaj, jeżeli chodzi o docisk zero, tak naprawdę nie używałem żadnego docisku. Ciężar maszyny wystarczył. Tu trochę przygrzało. Zobacz, wypracowana idealnie do końca. Kurczę, super. Dobra. Zobaczymy. Teraz wymyjemy i zobaczymy, co zostało. Co tu mamy? O ty. I tak jak zawsze w jedną stronę. Tu za bardzo nawet nie ma co wymywać. Okej. Odwracam. Okej. To na butelkę, sprężone powietrze. No dobrze, słuchaj, wezmę sobie wstępnie latarą gwiznę. Ha, igiełka. Lecę, 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 lecę i zaczyna się burdel. Zero burdelu. Także no, ideolo, ideolo. No pasta 0406 Senaxa siedzi na wszystkim. Ja zaraz ci pokażę w aparacie, bo lepiej łapię, jeżeli chodzi o rysy, jak ładnie to zdjęło. A czy zrobimy porównanie? Tak, najpierw pokażę. I teraz tak, jeżeli chodzi o tego pada, fantastyczny, z tego względu, że uwielbiam te pady, jeżeli chodzi właśnie o, zobacz, o krawędzie. Tu może, bo tutaj będę jechał. O, zobacz, on jak sobie leży, on się fajnie podwija. Idealnie jedziesz i on tutaj tak naprawdę zero docisku, pięknie się układa. Rewelacja, ja uwielbiam właśnie, pod lusterkami, wszędzie jakieś załamania. Fantastycznie. I zobacz, ja tu nie potrzebowałem żadnego mniejszego pada. Tym, wszystko ładnie wypracowane. Fantastyczne. Uwielbiam te pady. Naprawdę bardzo fajne. Pomimo, że wydają się takie naleśnikowe, naprawdę robią mega robotę. Dobra, słuchaj, ja idę. Pokażę ci teraz 50 z tą stroną. Zobaczysz różnicę. A później jeszcze przeskoczę tutaj na tą stronę, gdzie były te grubsze rysy. No dobra, słuchaj, lecimy. To jest ta strona, gdzie robiłem. I już zaczyna się burdelik, widzisz? Zobacz. A szczególnie tu są takie grubaśniejsze. Za chwilę do nich przejdziemy. Idealne wykończenie, co? Perfekcyjnie. Super. Bez hologramów. Naprawdę bardzo fajnie. Później przejdziemy tu. O, tu mnie interesuje. Tu są takie, o, w tym miejscu. Nie wiem, czy dobrze to widać. Tu są takie grubsze rysy, które będę chciał zobaczyć, czy je zbierze. O, tu też. Kurczę, aparat tego niestety nie oddaje. Wezmę jeszcze, słuchaj, standardowo jato. I pyk jato. I tu już widać, co? O, co się dzieje. No nie ma tematu, no nie ma tematu. Jest naprawdę fajnie. Ciężko to uchwycić, słuchaj, aparatem, żeby złapać na inspekcji. Niestety, o, tu będę to chciał, będę właśnie usunąć. Tu jest taki grubsza rysa i tutaj, w tym miejscu też. Aparat niestety tego nie oddaje. Ja to widzę. No dobra, słuchaj, lecimy dalej z polishingiem. Okej, przeczyszczę sobie pada. O, nie działa. A czemu? Rozłączyło się, dobra. No dobra, czyścimy pada.
Gąbeczka, gąbeczka, szczoteczka. O, no i jest całkiem nieźle. I ponownie sonacik. Raz, dwa, trzy, cztery. I to nam pyknie. I tu jeszcze jeden, no dobra, żeby nie było. I teraz lecimy. Okej. Już spojrzę, gdzie były holsy. Tu skończyłem. Tu się zaczynają. Czyli lecimy tu. Cyk, cyk, cyk. Jeszcze tylko kabel na siebie wrzucę. Wybacz. Taki obszar zaatakujemy. I co? Praktycznie do zera. Zobacz. Tam gdzie niegdzie jeszcze tylko odrobina jest. Wypracowane idealnie. Tak jak bym sobie marzył. Mikrofibra. Pyk, kopnięcie. Zobacz, ja nie mam co zbierać. Tu przy końcówce przycięcie. To zejdzie pod przycięcie. Została pasta tam, gdzie patnie zgarnął, ale nie robimy tego na siłę. Zgarnie to płyn inspekcyjny. Zobacz, ja tu nie mam co zbierać. Fantastyczna sprawa. Pad naprawdę prowadzi się idealnie. Tak jak sobie tego zażyczysz, tak się układa. Sprawia wrażenie takiego dziwnego, malutkiego, cienkiego takiego naleśnika, ale naprawdę fantastycznie się prowadzi. Fajnie wycina, raczej wycina. Tak, on jako polishingowy fajnie wycina, bo już widzę tutaj, że będzie dobrze. Teraz tak. Inspekcja. I lecimy. OK, odwracam mikrofibrę. Tamte są już uzupełnione. Solidnie. I teraz sobie już mogę pozwolić. OK. No to nam narobiło hałasu. Teraz no idealnie, no. Chciał, nie chciał, idealnie. Tak, te grubsze rysy, co były, czyli moim zdaniem finish by ich nie zdjął, perfekcyjnie zdjęło. Zobacz, to masz tak naprawdę już finish, no. No po wszystkim, no kurczę, na tym padzie, czy Menzerna, czy 0406 leży fantastycznie. Ja i tak tu będę jechał z finishem, pstryk lecimy i mamy burdello. No i tu się już zaczynają kwiatuszki. Super. Dobra, biorę, słuchaj, aparat, pokażę ci, jak to wyszło i będziemy lecieć później z finishem. No dobra, mam już latareczkę. Teraz tak. Jakby ci to pokazać.
To jest to miejsce, w którym teraz jechałem, gdzie były te grubsze rysy. Zobacz, idealnie. Brak jakiegokolwiek holsika, pięknie wykończone średniaczki takie, które moim zdaniem finish by nie wyciął, ładnie zebrało, do tego fantastyczne wykończenie. Teraz tylko finish, żeby pod powłokę było, wiadomo, wydobyć z lakieru te 100%. Pad fantastyczny, uwielbiam te cienkie pady, naprawdę bardzo fajne. Zobacz. Dobra, jeszcze raz ja to. Gdzie ja mam ja to? A, tu. I pyk ja to. Poczekaj. Za jasno. O tak, może. Bardzo fajny pad, naprawdę. Pasta wiadomo, że jest fantastyczna, ja ją uwielbiam, ale pad naprawdę robi mega robotę. No dobra, słuchaj. Ja kończę sobie maseczkę i widzimy się przy finiszu. Jeszcze jedna rzecz, słuchaj, zanim skoczę na finisz. Tu masz różnicę, jak pojechałem właśnie padem polishingowym od Nanolexa i 0406. Zobacz. Ładnie, co? Tu mamy gruby hols. Tu mamy czyściutko. Gdzie ja mam jeszcze jato? Tu mam jato. Momencik. Teraz na jato. Chyba wszystko jasne, co? A uwierz mi, że tu jest gruby hols, bo tu jest po brajcie białym, który zostawia mega bałagan. Aparat tego niestety nie oddaje. Ale tu jest grubo. Zresztą widać na całym panelu. A tu mamy polishing właśnie Nanolex plus 0406 Sonax. Rewelacja. No cóż, czas na finish. Słuchaj, tak jak przy padzie polishingowym, ten jest zdecydowanie większy. I to czuć, że jest zdecydowanie większy, bardziej delikatny. Tu jest troszeczkę twardszy. Co fajniejsze, ja osobiście wolę ten pad polishingowy i pastę Nanolexa tą tnącą, niż ten właśnie typowo do cięcia. Fajnie mi się prowadzi i moim zdaniem na miękkich lakierach robi lepszą robotę. Ale to wiadomo, kwestia maszyny, kwestia operatora, kwestia lakieru, kwestia tak naprawdę wszystkiego. Jak bardzo zdegradowany jest lakier. Ale osobiście, a zresztą to podsumowanie później. No nic, biorę Menzerne 3800, pad finiszowy, zakładam GoPro i zobaczymy, na ile jeszcze uda się podbić połysk. Oczywiście z aparatu najpierw przejadę, pokażę mniej więcej, jak wygląda połysk po dwóch etapach, czyli cięcie i polishing. Myślę, że aparat tego nie odda. Oko na pewno zauważy różnicę. Czy tak będzie? Raczej na pewno to Kopernik nie żyje. Czy zauważy oko różnicę? A myślę, że tak. No dobra, zakładam GoPro i lecimy z tematem. Ok, GoPro na dyni, pad mam, ciasteczko chrupnięte, żona zrobiła, pyszne, dietetyczne, żeby nie było, ta fibra leci tu. Pyka. Maszynę. Ok, i teraz tak, pasta. No ładnie to wygląda. Jest kilka albo naście takich rys, które zostały. Ja ich nie usuwam, oczywiście, że nie. Nie jest to auto wystawowe, a tym bardziej jak ja tu będę chciał kłaść, słuchaj, powłoki i inne szuwaksy, to nie ma sensu ciąć tego do zera. Z czasem one i tak zejdą, bo za każdym razem będę sobie odświeżał, później już tylko polishingowo i finiszowo, więc one powoli znikną. No dobra, mamy pastę wymieszaną i tutaj robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć i na finiszu już troszeczkę więcej tej pasty. Ok, też nie za dużo, bo ta gąbka jest cieniutka. Ok,
będzie wam rozrzucać. To jest fajne w tych gąbkach, one tak naprawdę nie trzymają za dużo pasty. Trzymają ją przy górnej powierzchni, to ale zresztą później powiem. I z tym jest fajnie. I ładujemy. Raz, dwa, trzy. I to jest już. I to jest wszystko. A, zamykamy i o, pyk, żeby nie było. Dobra. Maschinen. I standardowo lecimy. O. Klasyka. Zobacz, jak się pięknie rozprowadza. I tutaj spokojnie. 9 setek. Bez docisku. Maszyna nam dociska. Jakieś 1000-1100 i to jest max. Minimalny docisk. I 9 setek i kończymy na tym. Omar. Dziewięćset i zobacz, tylko maszyna dociska, nic więcej. Ustawiamy ją tak, że pozwoliła nam prowadzić pada. Ja tylko przytrzymuję maszynę, ja nic więcej nie robię. Ona sama ciągnie, pad robi swoje. No i gitara. Nie wypracowujemy finiszu do końca. O, jeszcze jest łyściutko, bardzo ładnie. Mikrofibra,
ale do finiszu wezmę sobie inne fibry. Zaraz wracam. O, pamiętasz film? Zerdy, fibry. Rewelacja. I tu już delikatnie. Tu już mamy finisz. Pod tym tylko powłoka. O, już widzę. Bardzo delikatnie. Zero docisku. Fibra ma zrobić swoje, ona ma zebrać. Siłować to się możesz jak przy wymianie kół, jak podnosisz kurcze koło, odkręcasz. Tutaj nie robimy nic na siłę. Tak samo i praca maszyną. Kurcze, tam się niektórzy pytają, docisk duży, mały. Tak naprawdę na takiej płaszczyźnie wystarczy sama docisk maszyny, nie walczymy z nią. Zresztą popolerujesz trochę, to wyczujesz, co jest pięć. Nieraz oczywiście przy finiszu jest potrzebny docisk, jak najbardziej. Niektórzy się pytają, czy w ogóle jest sens dociskać. Jest sens dociskać, tak. Nieraz wymaga tego dociśnięcie maszyny tak, żeby rzeczywiście przy finiszu troszeczkę zebrać, powiedzmy, jak jest hologram, a później odpuszczasz, już kończysz jak finiszowo. Także docisk też jest potrzebny. Oczywiście umiarkowany, no. Wszystko z głową. Dobra. I teraz wymycie pasty. No, Zerda tu, jeżeli chodzi o finisz, bryluje, jeżeli wymycie past. I w jedną stronę. Miękkość tych fibr i to, jak zbierają, cudowna sprawa. Naprawdę fajne. Zresztą film był to. Tam się wypowiedziałem, ale nie pokazywałem, jak przy wymywaniu pasty. No to jest okazja. To ci właśnie pokazuję. I teraz możemy sobie dłuższe ruchy. Ok. Na butelkę sprężone powietrze. Tu jakby czegoś mi nie wymyło. Muszę zobaczyć. Tak, odrobina została. Jeszcze raz. O, właśnie, delikatnie. Jak? No, od razu lepiej. Latarenka. Wyłączamy światło, pyk, pyk i patrzymy. Igła. Kurde. No super. No dobra, i teraz tak, zaświecę światło. Czy ja będę widział różnicę, jeżeli chodzi o wykończenie? Na tym panelu. Wiesz co, no okłamałbym cię, jak widzę wielką różnicę. Minimalny. No jest minimalnie tak, widać, że ten połysk jest podbity, takie wyszkliło, o może tak, bo to tak, bo takim wyszkleniem właśnie, że taki, kurczę, widać, że ta warstwa, patrząc tu, a tu, no to rzeczywiście jeszcze pod, no tak, to jest takie bardziej wyszklone, czyli no jest różnica, no. Ja i tak, teraz jeżeli chodzi o finisz, wskoczę tutaj z moją ulubioną kombinacją, która moim zdaniem jest rewelacyjna, na dualce i... Na dualce i na Mzernie 3800, do tego nad czarny jest bomba. No dobra, słuchaj, ja widzę, jest takie wyszklone, no kurczę, jakby, no bo... Oczywiście nie jest to jakaś przepaść, że achy i ochy, ale właśnie finiszem wyjmujemy z tego lakieru, staramy się wyjąć te prawie 100% i finisz właśnie nam to daje. No dobra, słuchaj, ja przeskakuję na aparat i postaram się cokolwiek powiedzieć o tych padach, jak ja je widzę. No dobrze, słuchaj, teraz tak, jeżeli chodzi o pady polerskie od Nanolexa. Ten, którego właśnie nie widzisz, czyli ten pierwszy, który był do cięcia. Ja za nim nie przepadam. On nie lubi wysokich temperatur, jego raz przegrzejesz, on później tak dziwnie ciągnie.
Ja osobiście, jeżeli chodzi o pastę, Nanolexa rewelacja. Jakość wykończenia do cięcia jest super, ale na futrach, a szczególnie Pruol od FlexiPads, rewelacja. Naprawdę robiłem tamtym niejedno auto i sprawdza się naprawdę na wielu lakierach. Taka pasta wszechstronna. Ale jeżeli chodzi o pady, te cienkie mistrze. Naprawdę rewelacja. To są pady, które na każdym lakierze się sprawdzą. Kwestia tylko pasty. Osobiście wolę pastę do cięcia na tym polishingowym niż na tym typowo cuttingowym. Finish, rewelacja. Co jest fajne, tak jak już mówiłem wcześniej. One są cieniutkie, ale fajne jest to, że one trzymają pastę na samej górze tego pada. Nie pozwala jej się wchłaniać. Z tym jest bomba. Naprawdę rewelacja. Kanty idealnie, te krawędzie się zawijają. Pod tym względem finish i to czujesz, mięciutki. Najlepsze jest to, że przy tych padach nie używasz żadnej, znaczy jak przy większości. Tutaj kładziesz go z maszyną i to jest wszystko. I on robi resztę. On robi resztę. Mam wrażenie, że przy tych padach potrzebuje o 1-2 przyjazdy mniej. A to jest przyspiesza robota. I tak jest. Ja tak to odczuwam. Naprawdę tu cięcie i wykończenie jest bardzo fajne. Powiem tak. Jeżeli chodzi o klasyczne pady, to dla mnie pierwszy jest cena jakość, mistrzem jest ADBL. Naprawdę. Rewelacja. A szczególnie polishingowy. Przepraszam, one stepowy. Może będzie hejt, ale ADBL pady ma fantastyczne. Czy to finish, czy cięcie, rewelacja, naprawdę. Prowadzą się idealnie. I kolejna rzecz przy tych padach. Trwałość. Naprawdę. Mega. Mega trwałość. To już jest... Naprawdę długo na nich jadę. Nie pamiętam, kiedy je od Jakuba dostałem. Bardzo długo. I słuchaj, prawie że zero oznak zużycia. Najgorsze jest to, że one trzymają pastę. Mocno trzymają pastę i ciężko je wymyć. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia. Tak jak z innych padów, jakoś mi to łatwo idzie. Tutaj, no niestety, przy tej górnej warstwie, tak jak się trzymają, ciężko jakoś ją wybić. No dobra, słuchaj. Z mojej strony to wszystko. Pobawiłem się troszeczkę, kurczę, padami polerskimi. Już tak się... Tak naprawdę to dosyć długo to trwało, zanim... Trochę to trwało, zanim zrobiłem o nich film, z tego względu, że nie było okazji. Na czyichś autach, wiadomo, czas, buch, robisz. Tutaj mogłem sobie pozwolić. Tutaj sobie mogłem potestować kombinacje, wpadły różne futra, różne pasty i między innymi mogłem się pobawić, pokazać Ci, że rotacją można zrobić poezję. Nie ma się co bać rotacji. Pilnujesz obrotów, nie dociskasz, Jak jest potrzebny docisk, to docisk, ale to jest umiarkowany docisk. Kurczę, to jest ciężko powiedzieć, bo ja nie rozumiem, jak ktoś mówi, że słuchaj, pasta ta i ta, cztery przejazdy. Kurde, nie ma czegoś takiego. Nieraz jest tak, że trzy wystarczą. Widzisz to na danym panelu. Widzisz, kiedy Ci się pasta kończy. Widzisz, jak się wypracowuje. Wiesz, czy przyspieszyć, zwolnić. Tutaj jedyne co, to ten pad właśnie od Nanolexa, go w jednym momencie za szybkie obroty mu dałem i zaczął już skakać i odpuściłem. I dlatego go nie lubię. On jest taki zero-jedynkowy. Dobrze, buch, koniec. I to mnie wkurza, bo przy innych padach regulujesz i ja nawet jak czuję, że za szybko zwalniasz, on jakoś inaczej pozwala Ci później jechać. A przy tym Nanolexie do cięcia, no nie mogłem go ugryźć, no nie dało rady. Ja go średnio lubię. Ale on się sprawdzi na przykład, moim zdaniem, jeżeli chodzi o cięcie, właśnie przy lakierach średnio twardych, miękkich. Wtedy robi tam fajną robotę. Przy twardszych lakierach niestety, no leży. No dobra, słuchaj, z mojej strony to wszystko. Rewelacyjne pady, naprawdę. Może nie wyglądają, wyglądają na naleśniki, ale uwierz mi, że na tych padach robię naprawdę 1-2 przejazdy mniej. Takie skurczybyki są ciekawe. Ja na początku, jak je dostałem, mówię, co to ma być, kurde. Przyzwyczajony z reguły do grubszych padów, tego towaru tam rzucasz, a tu nie, zobacz. Kładziesz kilka bąbelków i jedziesz. Ten pad nie pozwala Ci, tak naprawdę nie chłonie tej pasty, że nie musisz go na maksa impregnować. Kładziesz i pracujesz i czujesz, że ta pasta cały czas jest przez ten pad jakby wypuszczana. Kurczę, no ciężko mi to opisać. Bynajmniej, jeżeli miałbym wybrać pady, które powiedzmy są grubaśne, znaczy ADBL-a, no to tutaj bym ADBL-a, bo tamte są fajne, ale też właśnie potrzebują impregnacji. Tu tego nie ma, kurczę. Także nie dość, że skraca Ci pracę, przyspieszają robotę, to jeszcze, jak dla mnie, zużywasz mniej pasty. No dobra, z mojej strony, słuchaj, to wszystko. Kręgosłup już kwiczy na maksa.
lecę z dualką. Znaczy mogłem oczywiście tym polecieć, ale moim zdaniem połączenie 3800 właśnie czarny nad i Dual Action 15 miazga robi fantastyczny połysk, fantastyczny finish. Tutaj też jest na wysokim levelu. I jeszcze raz, nie bójcie się rotacji. Nie słuchajcie się, że na pierwszy raz najlepsza będzie Dual Action. Moim zdaniem naprawdę. Wytelepię cię. Przyzwyczaję się do tej, ona nie wszędzie dojdziesz. Rotacją masz czucie. Czujesz, kiedy, jak maszyna ci ciągnie. Tylko nie bać się. Zaczynasz spokojnie. Zacznij sobie nawet od past finiszowych. Nie wal od razu cuttingu. Pobaw się, zrób sobie albo jakiś ajo weź sobie, czy jakiś glazik. Od tego zacznij. I uwierz mi, że nie przeskoczysz później na Dual Action. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!